No dobrze, czyli weekend się skończył, zabieram się do roboty. Tak eee, miało być. I to dosłownie do roboty. No, no tak, zapowiedzieliśmy w czwartek, że zabieram się I... do roboty, to się zabieram. Michał mi wygadał, że się obijam, a ja pracuję po prostu na niwie w wymagającej więcej pracy. Wróciłeś ze swojej wsi, tak? Eee, podcast na przyjemność, eee, nie praca. To eee, więc dzisiaj rozmawiamy o pracy. Ale o pracy yy, i tutaj yy, całe pokolenie młodych naszych słuchaczy zapewne kończy słuchać podcast, bo rozmawiamy, rozmawiamy o czymś, co będzie ich za chwilę dotyczyć, ale teraz się tym nie martwią. W ogóle żeby, nie wierzą w to, że tak Nie wierzą w to, bo nikt w wieku lat 20 nie wierzy, że będzie miał kiedyś lat 50. To nawet 30 ciężko sobie wyobrazić, a yy, 20. No to wszyscy, większość z nas dożyje w wieku lat 50 i wtedy zderzy się z tym, z czym dzisiaj się zderzają 50 pięćdziesięciolatkowie. A zderzają się z czymś takim, że... No mów, posłucham. A mam opowieść, chcę opowiedzieć nie, nie, całą Nie, nie, no tak jednym zdaniem. Z czym się zderzamy? Z, z, zderza... ty, ty masz piątkę? <grym> Człowiek. Ja tam się przygotowuję dopiero na posiadanie piątki. Pogadałem, potem ci powiem, jak jest fajnie. Zderzają się z tym, że wielu ludzi nie dowierza, że 50 pięć, plus to nie jest starość. I nie dowierzają pracodawcy, że 50 plus może być niedobrym, nie ale świetnym wręcz pracownikiem. Eee, tak, no tak, no, potwierdzam. No to o tym jest ta rozmowa. E, o ruchu ludzi, którzy się wkurzyli na taką rzeczywistość i postanowili pokazać światu i polskiemu rządowi, jak bardzo się w programach wielu myli, bo w Polsce są pro, programy aktywizacji e, seniorów. emerytów, seniorów, a 50 plus jest gdzieś poza nawiasem. Tak, to jest taka trochę dziura na rynku, to fakt. Dziura na rynku ludzi, którzy mają siły, mają umiejętności, mają wiedzę, mają doświadczenie, mają energię jeszcze. Ee, jeszcze. I czasami mają wady też, oczywiście. O tych wadach też rozmawiamy. Natomiast, e, no co tu dużo mówić, pracodawcy nie robią najmądrzej nie spoglądając w stronę tej grupy wiekowej. Niech patrzą. Niech patrzą. Apel. Do wszystkich pracodawców. Patrzcie na y, pracowników 50 plus. Bo to wam się opłaci. Absolutnie. Potwierdzam 100%. No tak, ja bym ciebie zatrudnił. Pożej <średzimy>, ja poszukam umowy. Dobra. No, okay. no, i tutaj <średzimy> będzie ten przykry moment. Zobaczę Twoje żądania. Nie widziałeś pieczątki. <średzimy> Dobra, rozkrzeszam cię na dzisiaj, Ok. Y, poniedziałek. Kto jest Twoim gościem? Piotr Kostrzewski, kiedyś dziennikarz, obecny też trochę dziennikarz, piarowiec e, zajmujący się działalnością również w takich skomplikowanych e, branżach, jak e, fintech i jeden z inicjatorów ruchu Kariera 50. To co? Słuchamy? Zapraszam. Skleroza ci do Skwiera? Skleroza, może nie, ale muszę pracować z pamięcią. Hmm, demencja? Nie, w takim nie, razie. nie, nie, nie. nie, Coś strzyka w plecach? Y, nie. Mam żonę, która jest byłą lekkoatletką, więc dba o to, żebym jednak się zdecydowanie ruszał. Okej, okay, no to jakieś inne przywary wieku średniego? Nie, nawet powiedziałbym, że. Y, znaczy, dla niektórych mogą być to przywary, ponieważ pozbyłem się ostatecznie 3 lata temu wszystkich nałogów, które uznawane są za szkodliwe. Rany kawy nie pijesz? Nie, kawa nie jest nałogiem. Kawa jest celebracją początku, środku i końca dnia. Okej, okay, dobrze, to nie martwię się o siebie w takim razie. Pytam o te przywary wieku średniego, a dla niektórych starczego. Bo będziemy rozmawiać o przypadłości nie tylko twojej, ale całej spore, sporej grupy Polaków, którym po prostu stuknęła 50. I co dalej? I z czym jest problem dla pokolenia 50, plus? no? Myślę, że. Pokolenie 50, plus to raczej problemu ze sobą jako tako nie ma. Tylko bo... świat ma z nim problem. No tak, i, i trochę dziwne to jest, ponieważ jest nas przynajmniej w Polsce około 30%. 50, plus w wyżej oczywiście. I to jest grupa liczna, ona jest wszędzie liczna, na całym świecie i ona jest dostrzegana. My dzisiaj dosyć dużo dyskutujemy na temat najnowszej najmłodszej generacji wchodzącej na rynek, która w zasadzie już weszła, generacja Z, a już mówimy teraz o kolejnej generacji Alfa i tak dalej. I trochę zapominamy o tych, którzy na tym rynku jednak bardzo dużo y, zmienili. Była rocznica 20. Wejścia Polski do Unii Europejskiej. No i kto tę rocznicę najlepiej pamięta? 50-latkowie. No tak, no ale to może to 50-latkowie się tak dali zdominować. No bo z, Zetki na nas patrzą, jak na, na nas. Ja jeszcze nie mam pięć, piątki z przodu, ale niewiele brakuje. ale i tak mówię, że na nas. Patrzą, jak na boomerów, chociaż boomer to też już chyba przestarzałe słowo. Jak na dziadków po prostu. Znaczy, ukuł się, się taki termin Silversi na te osoby, które mają 50 i więcej lat. Myślę, że to jest bardzo duże spłycenie tematu, bo nie o to tak naprawdę chodzi, że mamy siwe włosy. Ja siwieję od 14 roku życia, sam nie wiem dlaczego. I trudno by mnie nazwać było w tym wieku boomersem. Ale tak, mamy problem. On wynika trochę z tego, że. Funkcjonujemy w różnych generacjach. My jesteśmy generacją analogową, która weszła w, analog w generację cyfrową, a na rynku pracy mamy już zdecydowanie cyfrową generację, taką, która nie pamięta świata bez internetu. I to pewne rodzi no, nieporozumienia w ten sposób, powiedzmy sobie. No, nieporozumienia, to delik delikatnie powiedziane. Y Generalnie zaproszenie do tej rozmowy wzięło się z tego, że sam zwróciłeś uwagę na to, jak jest traktowane 50 plus przez rynek pracy. Można powiedzieć tak, że od jakiegoś czasu z koleżeństwem 50 plus trochę się na różnych forach przyglądaliśmy temu tematowi, ale burzę niewątpliwie wywołała kampania reklamowa no, pewnego portalu sprzedażowego, nie będę tu jego nazwy zdradzał, który u jednych wywołał ekstazę, że wreszcie się mówi na temat tego, jak się źle traktuje 50-latków na rynku pracy, a u innych również u mnie wywołał, no, no jakby, takie rozczarowanie takiego bardzo mocnego spłycenia tematu i wrzucenia ludzi aktywnych zawodowo 50, plus w jeden wspólny worek z podpisem nieudacznik, nieznający języków, nieznający programów, nie potrafiący poruszać się w nowoczesnym świecie itd. itd. To wszystko są stereotypy które jakby ta kampania, mimo że podejrzewam, że intencja ich, jej twórców była inna, tylko pogłębiła. A pracodawcy tak nie myślą? Takimi właśnie stereotypami? No myślą i to jest to, co chcielibyśmy też jakby w, w tym naszym projekcie Kariera 50 zmienić. się narodził spontanicznie na... O, wiem nazwę tego medium społecznościowego, bo, bo tam głównie urzędujemy w tej chwili na Linkedinie. I w tej chwili, tak jak sprawdzałem, jest około 590 osób, które dosyć aktywnie tam w, tym, w, tym, w tych manewrach naszych 50-latków y, uczestniczą. Y, mamy bardzo dobre zaplecze, to od razu mówię, że, że to nie są y, często ludzie, ci, którzy są aktywni, oni są aktywni zawodowo, ale też jakby znają y, y, uwarunkowania na y, rynku pracy, bo to są i psychologowie, to są HR-owcy, y, ludzie, którzy prowadzą badania i tak dalej, i tak dalej. Ale to są ludzie, którzy na brak pracy nie narzekają. O, y, zdziwiłbyś się, ponieważ y, 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 ja też sam się zdziwiłem ponieważ wiele osób takich, które wydawałoby się, że tą pracę powinny mieć bezproblemowo, tej pracy nadal szukają. Jak będzie okazja, to jeszcze opowiem o tym, ponieważ z naszych obserwacji, także tutaj w Poznaniu mieliśmy takie spotkanie dwa dni temu, od razu wyłania się taki przekrój obraz tej grupy 50. Doskonale widać, czego ona potrzebuje, czym dysponuje i w którym kierunku powinna zmierzyć. To nas na co mierzyć. czekać? To mamy okazję, to mówimy. To jaka to jest grupa? Oprócz tego, że łączy ją wiek i często się we włosy albo usiny. Nasze spostrzeżenia są takie, że ta grupa jest oczywiście zróżnicowana. Są osoby, które nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i tym osobom trzeba pomóc, bo one straciły wiarę w siebie, bo one nie potrafią odnaleźć swojego sensu życia zawodowego, bo robiły coś przez całe życie i na przykład zakład pracy, teraz jest niestety taka duża fala, zakład pracy te osoby zwolnił. No to jak ktoś pracował w jednym miejscu 25-30 lat i z tego miejsca wychodzi, no to jest jak powiedzmy nowonarodzone dziecko, w ogóle nie wie, w którą stronę ma pójść, co ma robić i tak dalej. Takich osób jest dużo. Spróbujemy oszacować jakby to w naszych, w naszych grupach, naszych, poprosić naszych badaczy o to, żeby to oszacowali druga grupa to są osoby takie jak ja, czyli aktywne zawodowo, które sobie dobrze radzą, które przeszły już ten etap powiedzmy poznawania rynku, jego ja tak tak oceniam nowych możliwości, bo dla mnie zawsze wejście w nowe obszary to były nowe możliwości. I które mogą też być takim, powiedzmy, elementem łączącym, czyli dawać, y, zabawić się wujka trochę, dobra rada, dawać dobre rady, ale pomagać też, pokazywać kierunki i tak dalej. No i trzecia grupa, nie ma też co ukrywać, która jest taka, która, y, to jest grupa taka, która ewidentnie widzi, że y, y, ten proces są takie już niestety głosy, że ten proces można by było zmonetyzować, tak, że u nas wszystko co jest fajne, co jest na fali i tak dalej, no to zaraz znajduje wspólny mianownik z biznesem, tak? I to pewnie gdzieś jest, na razie jesteśmy ruchem czysto społecznym, na pewno będziemy potrzebowali jakiegoś wsparcia ze strony samorządu na przykład, który no, w Poznaniu ma dosyć dobre Dobre doświadczenia w, jakby w kreowaniu pewnych rzeczy. Myślę, że prezydent nasz. On już jest 60 plus. Tak, on jest 60 plus, ale jego też to dotyczy. Pamiętajmy o jednym. Każdy z nas kiedyś będzie 50. Plus. I a jeszcze jedna drobna taka uwaga, bo to spotkanie, które mieliśmy, to no też to pokazało. 50 plus, to dzisiaj to jest hasło. My borykamy się z czymś y, na rynku pracy, co jest y, no, takim głównym problemem, tak zwane ages, modne y, 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 anglosaskie stwierdzenie w HR-ach, ale nie tylko. Ono wywodzi się z tego, że pracodawcy dzisiaj nie chcą zatrudniać osób starszych, bo nie gwarantują one im wzrostu, pracy efektywnej itd., itd. Moje łupie w krzyżu na przykład, dlatego tak, o to pytałem na początku. Ale, ale, ale jak pokazuje praktyka, ten ageism dzisiaj dotyczy nie tylko 50 plus. Wbrew pozorom, w dużym stopniu dotyczy również pokolenia generacji Z, którą już namaszczono jako największych leni, tym, którym się nic nie chce, którzy kwestionują w ogóle zasadność pracy w zamkniętych ramach dalej. I sam też jestem jakby świadkiem tego, że wiele takich osób wartościowych, młodych, które wchodzą na rynek. Yy, nie mają możliwości, jakby, no, sprzedania siebie, swoich umiejętności, itd., bo ktoś z góry zakłada. Że te osoby bez y, odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i tak dalej, no będą propagowały tę ideę generacji. Z. Ten moment, to kogo wy chcecie zmienić? Tych, którzy wchodzą na ten rynek pracy albo są na tym rynku pracy, czyli tych 50 latków, czy tych, którzy ich zatrudniają. E, tak, no chcem... albo nie zatrudniają. Chcemy, chcemy podjąć, to, to jest pewne, z jednej strony, chcemy pomagać tym, którzy potrzebują te, tej pomocy. A z drugiej strony chcielibyśmy jednak dać jasny sygnał pracodawcom, że po pierwsze zasoby osób aktywnych zawodowo w Polsce są na wyczerpaniu i że wcześniej czy później po ten zasób 50 plus pracodawcy będą musieli sięgnąć. I to nie jest kwestia taka, że to jest jakiś szantaż, terroryzm i tak dalej. W 50 plus, pamiętajmy, to są ludzie, którzy są wychowani w etosie pracy. No i Pracowali przez wiele, wiele lat, wielu rzeczy się nauczyli, do wielu rzeczy są w stanie wrócić. Wiadomo, analog dzisiaj też jakby wraca do, do mody, ale też mają bogate doświadczenia i są w stanie się tym doświadczeniem dzielić. Podam tylko taką daną, którą wyciągnąłem ostatnio z badań gus ale też Eurostatu. Otóż my dzisiaj w kategorii ludzi 50 plus zatru mamy zatrudnienie na poziomie 54%. No to jest bardzo niski y, odsetek. Przy bezrobociu, które w Polsce jest śladowe. Tak, się, tak? tak, tak, do tego też jeszcze za chwilę wrócę. Y, w, w Islandii y, w tej grupie y, pracuje 82% y, osób, a średnia unijna. To są 64%, więc my mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia, żeby w tym obszarze ludzi yy, aktywizować. I teraz, i teraz tak. Słyszymy o tym, że jest bardzo dużo osób zwalnianych, yy, traci pracę i tak dalej. Rząd rzuca ostatnio rzucił jakieś 50 milionów złotych, żeby yy, prawda, przeciwdziałać skutkom i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o pomocy yy, dla osób. Podejmuje się też działania. Ministerstwo pracy podejmuje działania na rzecz osób 64, plus, żeby aktywizować emerytów, żeby nie żyli w biedzie i tak dalej. I teraz Wyobraźmy sobie, mamy 30% społeczeństwa w wieku powyżej 50, 50 roku życia, któremu w zasadzie nikt nie pomaga dzisiaj. Nikt nie y, rzuca żadnych dodatkowych zachęt dla pracodawców, y, nie tworzy się specjalnych jakichś tam, powiedzmy, y, programów szkoleniowych i tak dalej. I mamy oto efekt taki, że y, te 30% społeczeństwa będzie wcześniej czy później kumulowało temu państwu koszty. No dobrze, ja co z tymi ludźmi się dzieje? Nie mają pracy i co? Bo, bo w statystykach bezrobocia tego nie widać. No, i teraz właśnie to jest dobry moment, jakby na podjęcie tej dyskusji, bo ja odnoszę wrażenie, że też trochę Ministerstwo Prasy, ale i dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj, nie bardzo potrafi czytać swoje własne raporty, które produkuje. Być może nikt ich nawet nie czyta, ale mamy oto dane, które pochodzą z urzędów pracy. Tam mamy tak zwane bezrobocie rejestrowane. Czyli takie, że przychodzi osoba, mówi: Jestem osobą bezrobotną, chciałbym się zarejestrować, bo chcę znaleźć pracę, itd. i tak dalej. I, i, i... oczywiście to dotyczy wszystkich grup wiekowych wtedy. Mamy bezrobocie dzisiaj na poziomie 5,4%, podejrzewa, to jest to bezrobocie rejestrowe. Z drugiej strony mamy prowadzone badania i sondaże realizowane przez Główny Urząd Statystyczny. To są badania tak zwane BAEL. One się opierają na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy, w ich standardach jakościowych itd., itd. I tutaj może, może kogoś to zaskoczyć, mamy te notowania jeszcze niższe na poziomie te, to bezrobocie, na poziomie gdzieś około 3,2%. Te różnice one wynikają z różnych standardów oczywiście badania, bo badania gusowskie opier opierają się na spisie powszechnym. I teraz tak, moim zdaniem, ani jedna, ani druga liczba nie są prawdziwe. Z jednej strony mamy bardzo dużo przykładów takich, że osoby. Aktywne zawodowe nie rejestrują się w urzędach pracy z różnych powodów, też ambicjonalnych. Al, albo liczą, że szybko tę pracę znajdą, po prostu. Dokładnie tak. Z drugiej strony mamy też te badania, które prowadzi GUS, i tutaj w zasadzie to, co pomyśli głowa. To na, m, takiego ankietowanego przeniesie na te dane, które ma y, y, posiadał się no, A Spis gust. powszechny jest zrobiony raz na 10 lat, więc tak. No tak, ale ostatnio mieliśmy ten spis, hmm. więc y, też jest tak, że y, tymi danymi się na świeżo y, posiłkujemy. Y, to nie tylko są dane z samego spisu. To jest wybierana odpowiednia grupa badawcza z tego spisu i badania są realizowane w, w, w odpowiednich cyklach, tak jak. Tak, jak to sobie tam GUS pozakładał. Natomiast w tych badaniach BaL gus u warto zwrócić uwagę na jedną cyfrę. Tam jest podana cyfra 3% osób Ona może aktywnych zawodowo. Ona może ta cyfra nie jest jakoś specjalnie wielka, ale to się przekłada gdzieś na około 50 kilku, 55 do 60 tysięcy osób w Polsce, które są trwale, no jakby trwale nie podejmują pracy, to znaczy nie widzą już żadnych możliwości, podejmowały wiele szereg prób tego, żeby taką pracę znaleźć i straciły już jakby wiarę w to, że kiedykolwiek na ten rynek pracy wrócą. To może mała liczba się wydaje dzisiaj, ale jak powiemy sobie, że 60 tysięcy to jest spore miasto w Polsce, to myślę, że jest nad czym się pochylić, jest komu Yy, pomagać. Ale ktoś zaraz powie, że nie, że to są hobbyboki, że to są ludzie, którym się nie chce pracować. Przecież praca jest. Tylko czasami yy, dla kogoś nie warta podjęcia. No to nie jest do końca prawda. Oczywiście jest tak, że jeżeli yy, yy, w tych wszystkich yy, uwarunkowaniach, które są w ofertach pracy, yy, znajdziemy tam powiedzmy 99% siebie yy, i złożymy to CV, no to powiedzmy, że jakąś tam szansę przyjęcia do pracy mamy, a ci, którzy nie są w stanie siebie dopasować swoimi kompetencjami do, do, do tych uwarunkowań, tej pracy nie znajdą, ale to wcale nie oznacza, że nie należy stwarzać im warunków, jeżeli taką wolę yy, wyrażają yy, to, co dzisiaj jest istotne i myślę o czym warto pamiętać, bo jakby w tym obszarze również się poruszam, to jest taka koncepcja, która się pojawiła kilka lat temu, ona jest bardzo mocno dzisiaj promowana, również przez Unię Europejską odpowiednią dyrektywą. To jest koncepcja lifelong learning, czyli że dzisiaj mówimy o tym, że żeby odpowiednio znaleźć się na rynku pracy, musimy się przez całe życie uczyć. Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w zasadzie Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie prowadzi taki projekt związany z Micro Credentials. Micro Credentials, czyli mikropoświadczenia, to jest projekt, który ma doprowadzić do pewnego usystematyzowania wszystkich obszarów szkoleniowych w Polsce jakościowo. Yy, yy, wielkościowo i w, tak dalej. A w praktyce, jak to będzie wyglądać? No, w praktyce to będzie wyglądało tak, że jeżeli yy, my, ale nie tylko 50-latkowie, umówmy się, na każdym etapie kształcenia będziemy chcieli rozwijać swoje kompetencje dodatkowo, bo wiadomo, świat jest dzisiaj dynamiczny, zmienia się. W zasadzie można powiedzieć, że tak jak ChatGPT, z miesiąca na miesiąc, prawda? To też będziemy chcieli być coraz bardziej na rynku pracy atrakcyjni. To będzie polegało na tym, że dzisiaj mamy wiele różnego rodzaju firm, które prowadzą różnego rodzaju szkolenia. One są lepsze i gorsze. To usystematyzowanie ma doprowadzić do tego, że będzie pewien określony model jakościowy, uzyskamy pewien gleit. Poświadczający, że mamy, uzyskaliśmy pewne kompetencje, cyfrowy, dla ułatwienia dodam, który będzie w przyszłości respektowany na obszarze całej Unii Europejskiej. Będziemy dostawali taką cyfrową odznakę do naszego CV. To będzie znak dla herowców, że posiadamy rzeczywistą kompetencję w danym obszarze. Bo dzisiaj. No i teraz dochodzimy do praktyki, tak naprawdę. Pozwolę sobie przerwać, mhm. bo. bo... Ja mam też doświadczenie rekrutacji mhm. i przyznam szczerze, że w tych rekrutacjach widzę wszystko. Widzę bogate szkolenia, poświadczenia, kto tam czego się nie uczył, i widzę też wady, tak? bo czasami mogę powiedzieć o stereotypach, które są stereotypami nie dlatego, że sobie rekrutujący coś w głowie wymyślił, tylko bardzo często znajduje dowód na ten stereotyp właśnie wśród osób rekrutowanych. I tak jak potencjalne te zetki słynne, tam rzeczywiście jest bardzo często tak, że one mają duże oczekiwania, małe umiejętności, których potwierdzenie na rozmowach rekrutacyjnych się, się niestety wypływa no W moim fachu to są dziennikarze. Tak? No jeżeli dziennikarz w czasie rozmowy rekrutacyjnej wykazuje się tym, że się niczym nie interesuje, no to podstawową kompetencję, podstawowej kompetencji nie posiada. Ale wśród pokolenia 50 plus, często się okazuje, że oni nie dojechali, że są z wiedzą 10 lat wstecz, 20 lat wstecz. I co z tego, że oni mówią, że się mogą tego nauczyć, ale teraz tego nie potrafią. No i. No i to nie jest praktykant, którego ktoś chce przyjąć do pracy. To jest pełnowartościowy pracownik, bo starzysta się traktuje inaczej. Ale w wieku 50 lat trudno być starzystą. No i na tym, jakby temu mają służyć wdrożenie jakby tej koncepcji lifelong learning w życie. Chodzi o to, żeby osoby takie, które widzą, że na rynku pracy, głównie 50 plus, bo o tych osobach dzisiaj rozmawiamy, widzą pewne swoje luki kompetencyjne i widzą też obszary, które by zawodowo dały im szansę na, ten, na powrót na, na ten rynek, to żeby mogły znaleźć szkolenia, które te luki im uzupełnią. To, co dzisiaj mówimy, robimy w zakresie micro -credentials ma też spowodować, że to wykształcenie, które osoby 50+, plus na przykład, zyskają, będzie powszechnie... Jakby szanowane, przyjmowane do wiadomości przez rekruterów, i tak dalej. Właśnie dlatego chodzi dzisiaj o to, żeby stworzyć jeden wspólny mianownik jakościowy, potwierdzający rzeczywiste nabycie kompetencji, bo dzisiaj wystarczy spojrzeć na y, otaczający nasz rynek szkoleniowy. No jak zajrzy się na Instagrama, na Facebooka i tak dalej, mamy miliony szkoleń w tydzień. Zapisz się na nasze bezpłatne webinary, w tydzień cię nauczymy posługiwania się wszystkimi narzędziami AI i tak i tak dalej. To oczywiście dzisiaj wiele osób, które potrafią się tymi narzędziami posługiwać, jakby chcą zdyskontować te swoje umiejętności i na tym zarobić, ale to nie oznacza, że po pięciu webinarach będziemy potrafili tak jak oni obsługiwać te narzędzia. Chodzi o to, żeby. Ten cykl szkoleniowy miał odpowiednie ramy, był oparty na wiedzy, doświadczeniu innych, kompetencjach innych i który będzie budował kompetencje tych osób, które będą chciały je pozyskać. A później ktoś to sprawdzi? Yy, tak, sprawdzi. Tylko, że też łatwiej będzie nam yy, pewne rzeczy w pewnych obszarach się poruszać. Bo ja powiem tak, że. Yy, na rynku amerykańskim, bo ostatnio też odwiedzaliśmy jeden z kongresów, który był poświęcony microcredentials. Mają podobne problemy właśnie z potwierdzaniem pewnych kompetencji, ale jak się weźmie pod uwagę fakt, że tam dzisiaj jest około miliona szkoleń o różnych tytułach tak no to już samo przez się to oczekiwanie że się wprowadzi jeden określony standard międzynarodowy jest bardzo duże i powiem tak, że w Stanach Zjednoczonych ten ruch dotyczący mikropoświadczeń, tych mikrokompetencji, doszedł już do tego etapu, że na przykład wiele firm, które oczekują właśnie określonych kompetencji, nie oczekuje od kandydatów wpisania w CV wykształcenia, jakie kto posiada wykształcenie. I takich firm jest coraz więcej. No tak, w wieku 50 lat to mam wrażenie, że dość, doświadczenie liczy się bardziej niż wykształcenie, bo to wykształcenie to było 30 lat temu. Ty, tak, yy, dodam tylko w, yy, może w ten sposób, trochę tak przekornie, że dzisiaj yy, my też 50 plus, musimy sobie powiedzieć yy, jasno, że to, co było, yy, to było po prostu, a to, co będzie, to tylko yy, tyle, ile yy, zdołamy się. I nauczyć. doszliśmy do pytania, które właściwie chciałem od początku zadać. Największą wadą pokolenia 50 plus jest brak elastyczności. Brak możliwości zdobycia wiedzy na temat tego, że trzeba być elastycznym. I to może być też największą zaletą. Yy, tak, w pewnych znaczy, Mówiłeś już o tym, że jak ktoś przepracował nawet nie w jednej firmie, choć, bo to się coraz rzadziej zdarza dzisiaj, e, ale w jednym fachu 20-30 lat, to on się poza tym fachem często już nie widzi. A, tego a ten zawód może znikać. Może tak być, ale to dlatego, jakby potrzebujemy dzisiaj wsparcia dla takich osób, żeby im pokazywać, że są inne możliwości. Ja tylko na zakończenie powiem tak, ja skończyłem jedne studia, skończyłem studia podyplomowe. W wielu obszarach się kształciłem, mam wiele mikrokompetencji posiadam. Radzę sobie, myślę, że całkiem nieźle z tym, co daje nam sztuczna inteligencja. Nie w taki prosty sposób, że chcę, żeby coś za mnie zrobiła, tylko żeby mnie wspierała. Ale oprócz tego, może ktoś się teraz zaśmieje z tego, ale i to też warto brać pod uwagę. Są takie szkoły, jest taka szkoła na przykład ŻAK, gdzie osoby, które różne mają etapy w życiu swojego kształcenia, mogą się kształcić w różnych zawodach policyjnych. I ja właśnie sobie zafundowałem, nawet nie zafundowałem, bo korzystam z tego, że ten kurs jest bezpłatny, yy, yy, kurs Szkolenie BHP. I to jest będzie moja kolejna y, y, moje mikro doświadczenie, mikro kompetencja. Kiedyś były takie, m, wszystkich w urzędach pracy uczono jeździć na wózkach widłowych. Więc to, to jest coś takiego. Y, to, są, to, to, to jest y, coś innego, to raczej jak, y, jak jeździć, jak się zachowywać w zakładzie pracy, żeby to było bezpieczne i żebyśmy ani sobie, ani innym nie zrobili y, krzywdy. No dobra, ale to jest to pewna kompetencja umysłowa. Umówmy się, że jesteś 50-plus, aktywny cały czas umysłowo. No, ale jakbyś miał być dekarzem i zmienić pracę na hydraulika, to już to takie proste nie jest. To wymaga pewnej aktywności fizycznej, zdolności manualnych i tak dalej. Znaczy powiem tak, że właśnie wbrew pozorom, te osoby, które mają doświadczenia z pracy manualnej, ja uważam, że to jest w ogóle dzisiaj największa wartość. Bo niezależnie od tego, gdzie pracujemy, co robimy, Yy, osoby, które mają wykształcenie powiedzmy, yy, humanistyczne, yy, matematyczne i tak dalej, siedzą w korporacjach, yy, piszą różnego rodzaju programy, yy, strategie i tak dalej. Czasami też zda zdarza im się znaleźć w trudnej sytuacji takiej, że muszą yy, zmienić pracę, prawda? Albo praca z nich rezygnuje, oni, albo oni z pracy i tak dalej. I teraz yy, yy, to, co y, czy, y, jest naszym atutem, to oczywiście mamy w głowie, ale nie zawsze to odpowiada pracodawcy. Natomiast praca ręczna zawsze dla mnie była y, wyznacznikiem tego, że człowiek ma pewne y, wyjątkowe umiejętności. Spróbuj znaleźć dzisiaj y, więcej niż dziesięciu wspaniałych szeftów w Poznaniu. No, gwarantuję ci, że nie znajdziesz. Hydraulika, no, właśnie to pewne rzeczy wymusza. Ja y, powiem tak, moja rodzina. To są same złote rączki, więc ja, jakby to w genach trochę odziedziczyłem i ja potrafię takie rzeczy sobie y, zrobić sam. Ale jest wiele osób, które w ogóle do takich tematów nie podchodzą. Y, prawda? Więc potrafię sobie jednak z, y, wyobrazić, że dekarz bardzo szybko przekwalifikuje się na y, y, hydraulika bo też na przykład jak remontowałem mieszkanie to miałem właśnie takie osoby które potrafiły i zrobić i położyć płytki i zająć się doskonale y, ogrzewaniem i y, y, położyć y, instalację hydrauliczną i tak dalej to dla nich dla osób które mają właśnie Taką multifunkcjonalność wcale nie jest yy, trudna. No tak, ale wiek wymusi w końcu ich zmniejszenie aktywności. Zresztą tak. w sumie, to chyba nie ma znaczenia czy fizycznej czy psychicznej i tak gdzieś każdy patrzy przez pryzmat tego wieku, że no dobra, masz 50 plus, to ile jeszcze będziesz aktywny. No, ja powiem tak, że ja oczywiście ja nie, nie mam otwartych, prostych recept dla każdego 50+, plus, co ma zrobić ze swoim życiem, jeżeli stracił pracę po 25-30 latach, to ma dalej z tym zrobić. Ja z taką osobą mogę porozmawiać, powiedzieć, podzielić się swoim doświadczeniem, bo ja ten, ten, ten moment przeszedłem znacznie wcześniej, więc przerobiłem pewne etapy i dzisiaj jestem, powiedzmy sobie, pod tym względem człowiekiem poukładanym. Ale też nie chcę wyręczać służb publicznych, które mają za zadanie pomagać takim osobom, bo wszyscy płacimy podatki również na to, żeby, żeby takie osoby nie były pozostawione same sobą. Dobra, no, no to... Zajdźmy ten temat od strony pracodawcy. Masz jedyną niepowtarzalną okazję zareklamować 50-latków pię dla pracodawców. Jakie cechy szczególne e, mają 50-latkowie, jakie mają zalety i jakie korzyści odniosą pracodawcy z zatrudnienia właśnie takich ludzi? Po pierwsze, yy, takie osoby są yy, eufemistycznie, powiem, yy, trwałe w uczuciach. To znaczy zdecydowanie rzadziej spotyka się wśród osób nie zmieni pracy po trzech tak, miesiącach. Dokładnie, tak. Albo nie, że nie przyjdzie na w pier pierwszego dnia, bo takich przypadków yy, też jest sporo. Yy, yy, po drugie, yy, z pewnością jest yy, ich walorem jest to, że zawsze pracowały w pewnej yy, określonej kulturze yy, hierarchicznej, czyli są w stanie wykonywać. Yy, Polecenia osób, które są ich przełożonymi nie kwestionują i tak dalej, i tak dalej. Czyli łatwo jest takimi osobami zarządzać, bo one przez lata funkcjonowały w takich strukturach, właśnie tak jak powiedziałem, hierarchicznych. Ponadto wiele takich osób chętnie się uczy rzeczy nowych i wiele takich osób nie kontestuje rzeczywistości w sensie takim, że bo za naszych czasów to, to było tak, a wy musicie tak. Ja powiem, ja i też wiele osób, które obecnie pracują w różnego rodzaju organizacjach, to powiem: w ostatnich siedmiu latach pracowałem w zespołach, w którym byłem najstarszą osobą. I mnie akurat w jakiś taki sposób bezpośredni ageism nie dotknął. Znaczy nikt nie wytykał mi mojego wieku, yy, że jestem stary, że się nie znam, że wszystko, co najlepsze w moim życiu już minęło ale też to pewnie zależy w dużym stopniu od jakiegoś takiego y y osobistego y ustawienia, pewnych predyspozycji i tak dalej. Natomiast mówię, to co jest y istotne, to stałość w uczuciach, y y znajomość tego, gdzie się powinno stać w szeregu, trochę tak, y chęć do nauki. Y I patrząc tak na mojego 80-letniego ojca, to mogę powiedzieć, że y Większość tych osób, które są 50-60 plus, nadal wielu rzeczy się uczą. Mój ojciec świetnie porusza się w internecie potrafi znaleźć wszystko, czego potrzebuje więcej. Jest fanem firm, firm streamingowych, ogląda seriale, filmy, a mi, potrafi a znaleźć. Ma wrażenie, że to wyjątek od reguły. Że jednak częściej jest tak, że, że osoby po przekroczeniu pewnej daty, nie wiem czy to 50 czy 60, plus częściej, jednak nie wchłaniają nowych umiejętności. No właśnie dlatego mówię, że to jest, to wszystko jest uwarunkowane. Oczywiście to są uwarunkowania też, powiedzmy, jakieś tam rodzinne, czy też wykształcenia. Mój ojciec jest inżynierem, więc ta technika go zawsze interesowała ale yy, każdy, to jest praca dla metodologów, prawda? No, jeżeli mówimy o tym, rynek pracy. 50 plus 30% społeczeństwa, to my nie możemy tego sobie zostawiać, że my dzisiaj sobie y, y, tutaj wspólnie pogadamy i spróbujemy znaleźć jakiś złoty środek na to, żeby, y, żeby tacy ludzie nie byli samotni, mogli znaleźć pracę, jeszcze czegoś w życiu się nauczyli. Y, tak? No tak, do firm prywatnych to możemy sobie apelować. Tak. tak? tak, Bo tak one tak, zrobią, tak, co tak, zechcą, tak. i stwierdzam, dobra, może 50 plus to jest rozwiązanie, a może pokolenie Z jest rozwiązaniem są tańsi na przykład. No na przykład. E, czyli co? Firmy to zostawmy na boku. Czyli najwięcej może zmienić rząd. M e, może e, oczywiście samorządy mogą dużo e, w tej materii zdziałać. Ale tak? co pierwszym, pierwszym ruchem byłoby na przykład po prostu zatrudnianie takich ludzi? na pewno tak branie pod uwagę no bo jeżeli mówimy o tym że na samorządach spoczywa obowiązek aktywizacji zawodowej ludzi no to dobry przykład byłby, dobrym przykładem byłoby to że takie osoby się też zatrudnia do swoich urzędów prawda ja powiem tak jeśli chodzi o poznańskie urzędy mogę powiedzieć w samych superlatywach ponieważ jakiś czas temu starałem się zakładałem firmę Skorzystałem z możliwości, ponieważ przez pewien czas byłem, też byłem osobą bezrobotną, tak żeby była, ja się tego nie wstydzę, każdy ma pewnie jakieś, może nie każdy, ale dużo osób ma takie epizody życiowe. Ale wykorzystałem też ten element do tego, żeby wystąpić o dotację, założyć sobie tą firmę, zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i tak dalej. I na przykład w Powiatowym Urzędzie Pracy, to powiem tak, też kolokwialnie tak. Po że panie, które się zajmują oceną tych wniosków, wyciągały wszystkich za uszy, żeby im pokazać, jakie mają możliwości, ile z tych pieniędzy mogą korzystać, jak napisać wnioski, żeby one były poprawnie sformułowane i żeby mogli liczyć na te pieniądze. I, i mamy takie doświadczenie. Jeżeli mamy takie doświadczenia, to ja rozumiem, że jak powiemy, mamy 50 plus i są wśród nich ludzie, którzy mają problem z tym, żeby ocenić swoje możliwości, Umiejętności, kompetencje obecne i znaleźć drogę do zdobycia nowych, tak, żeby nadal być aktywnym zawodowo w różnych obszarach, no to czyńmy to. Hmm, dobry apel. Teraz przekonać innych. No, no więc, właśnie. Jak przekonać innych? No, bo pokazywanie zalet w praktyce to się sprawdza. Czy są przykłady, mówiłeś o Islandii, gdzie mamy 80 i tak? Tak. aktywnych zawodowo tak. ponad 50-latków, ale to, to chyba jest kulturowe. To nie jest tak, że oni to musieli tam zmieniać, coś. Nie, ale może nawet warto byłoby bardziej pokazać rynek niemiecki, który ma jakby podobne statystyki, bo. Y to już jakiś czas temu, gdzieś około 10 lat temu zaczęto odkrywać, że no, niestety imigranci nie wypełnią tej luki specjalistów, których Niemcy potrzebują dla rozwoju swojej gospodarki, i tam bardzo dużo osób, właśnie 50 plus, nawet 60 plus, a w wielu przypadkach i 70 plus specjalistów, wróciło do pracy. To trochę wymógł rynek, tak? I tam nawet pracodawcy się zorientowali, że to może jednak warto by było sięgnąć do tych osób. Nie, nie ukrywajmy, takie osoby, one też nie są, może powiem, że nie, że, że nie są tanie, ale, ale na pewno są na rynku tańsze, łatwiej dostępne niż te osoby, które są powiedzmy w kwiecie tam zawodowego wieku. My też powinniśmy w tym kierunku pójść, bo tak jak powiedziałem, z badań. Też gusowskich, ale też innych wynika yy, yy, jasno: mamy ograniczony zasób specjalistów na polskim rynku. Za chwilę nie będzie gdzie ich szukać, i będziemy musieli sięgnąć po ten, brzydko powiem, rezerwuar tych specjalistów yy, w Polsce. Myślę, że dzisiaj. Jest dobry czas do tego, żeby ten jakby ruch 50 plus dobrze zorganizować, w sensie takim uczmy tych o, te osoby nowych kompetencji, pokazujmy im, że ich życie zawodowe się jeszcze nie skończyło, że mają i y, 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 y mogą się spełniać w innych obszarach niż tylko tych, w których się spełniały do tej y, pory. I pamiętajmy o tym, że postęp cywilizacyjny ta cyfryzacja, którą dzisiaj wiele osób przeklina, od tego nie uciekniemy, tak? Musimy się nauczyć z tym żyć i żyć z młodymi pokoleniami. Warto, można to robić, tylko potrzebujemy szerszej inicjatywy. Czyli trochę tak, kiedyś rozmawiałem z jednym z dużych pracodawców poznańskich, który mówił, że przy pokoleniu Z musiała się zmienić po prostu firma. E, to znaczy, oni próbowali reformować to pokolenie Z, próbowali je zmieniać i nie wychodziło, więc postanowili, że dobra, zmieniamy swoje podejście. I jak zmienili swoje podejście, to to pokolenie Z zaczęli wykorzystywać. Czy tak samo trzeba, no bo gdzie to pogodzić? Nie? Czy tak samo trzeba będzie firmę zmienić dla tych 50-latków? E, Myślę, że dobrym kierunkiem jest, bo, bo to nie jest tak, że my dzisiaj też to jakby nasza społeczna inicjatywa Kariera 50 Plus opiera się tylko na tym, że my teraz operujemy jakimiś banałami, badaniami, opowiadamy historie itd., itd. Mieliśmy pierwszą większą taką imprezę w Aninie pod Warszawą. Na którą to będę przyjechały osoby z różnych rejonów Polski. W maju będzie podobna impreza kariery w Krakowie i tam to, o czym mówiły też osoby z Poznania, które brały udział w, 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 w tych spotkaniach, w tym spotkaniu pierwszym w Warszawie, że właśnie po raz pierwszy miały okazję porozmawiać z profesjonalistami na temat to trochę jak psychoterapia, taka, że, że się rozmawia na temat tego, co się potrafi, co mogłoby się robić w życiu, na zasadzie takiej, kim jesteś dzisiaj i tak dalej. Wiele osób mówiło o tym, że po raz pierwszy ktoś z nimi na ten temat rozmawiał, jakby rozumiał ich ograniczenia, ale też. Podpowiadał pewne rzeczy i myślę, że właśnie tego dzisiaj w, w, przy budowaniu kariery 50, plus, bardzo mocno potrzebujemy. Nawet ci, którzy powiedzmy są dzisiaj jeszcze ogarniaczami tak zwanymi, też będą za moment pewnie potrzebowali jakiegoś w, w, wsparcia w tej materii, bo dzisiaj... Ktoś, kto ma 50 plus, ma pracę, a może się okazać, że za miesiąc, za dwa, za rok będzie jej szukał. Dobrze by było, żeby był do tego procesu przygotowany. My dzisiaj po prostu tego yy, nie widzimy. Nie widzimy tego elementu właśnie pomocowego w tej grupie. No tak się zastanawiam. Dobrymi przykładami posypiesz. Czy znasz takich ludzi, którzy w wieku 50 lat rozwinęli skrzydła? Znaczy, no można by było mnożyć, oczywiście, wymieniać też. No i sam siebie pokażesz. No. Z, 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 powiedzmy, jakichś zachodnich tuzów i tak dalej. Nie chcę tego robić, bo każdy mi powie, no tak, ale on tam miał miliony i tak dalej, to sobie jakoś tam poradził. Tak, mogę użyć swojego jakby przykładu, bo on też nie jest linearny. Umówmy się. Ja byłem w swoim życiu i wybitnym specjalistą w różnych dziedzinach, ale też byłem osobą bezrobotną i to byłem osobą bezrobotną 40 plus trwale czyli taką, która przez dwa lata na przykład nie mogła znaleźć pracy. Wysłałem w swoim życiu około 400 CV, na żadne nie dostałem odpowiedzi. To też jest jeszcze jeden z tych elementów, tak, jak pisać CV, żeby je y, czytano i czy w ogóle trzeba pisać dzisiaj CV, żeby dostać pracę. To też jest tych, jeden z tych elementów, o których szerzej powinniśmy mówić. No mój Boże, to mówić, na następne tak. dwie godziny tak. gadania. Dokładnie tak. Powiem tak... Y ostatnich lat e, różnych rekrutacji e, naj, bardzo czy, czy stosunkowo najbardziej byłem zadowolony z tych rekrutacji, które się odbywały nie przez CV, tylko mimo tam setek CV ktoś miał odpowiednie rekomendacje, bo ktoś go po prostu zachwalał i najczęściej się okazywało, że miał rację, a CV tych osób były napisane fatalnie napisane tak, że na podstawie CV bym nie zatrudnił? No, powiem tak, że środowisko IT, w którym pracowałem przez ostatnie prawie 3 lata, no bardzo się cechuje właśnie niedoskonałością pisania CV, bo jeżeli się szuka na przykład jakiegoś dewelopera, javascriptowca i tak dalej, do konkretnych projektów i na prośbę o CV dostaje się Pracuje od trzech lat JavaScript i wymienia się te wszystkie obszary, w których się jest tam specjalistą, no to oczywiście nic nam nie daje, tak? I, 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 i mogę powiedzieć tak, że w tym środowisku szkolenia z pisania CV są bardzo mile widziane, ale oczywiście mają jeszcze taki obszar, który się nazywa blindami i to jest właśnie jakby ten element, który jest potwierdzeniem tego, że czy ktoś, ale jest co nie potrafią się nie? chwalić, czy nie, to jest jak właśnie odkryłem, że, że w tym środowisku bardzo dużo osób jest takich zamkniętych w sobie. Może dlatego oni bardzo często wszyscy pracują y, zdalnie. A wiesz, co się mówi o informatykach, że rozmawiałem HTML-em, więc. <laughs> to, ale trochę, trochę, w tym, trochę w tym prawdy jest. Ja natomiast y, muszę powiedzieć tak, że pracowałem w zespole, który był zespołem bardzo dynamicznym. Y, 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 specjalizującym się w takim obszarze fintechowym, czyli tam bankowo-finansowym yy, i tak dalej. I to są bardzo mądrzy ludzie, czasami nie potrafią siebie sprzedać, ale myślę, że im jeszcze długo, mimo tych zapowiedzi różnych yy, ze sztuczną inteligencją yy, pracy, nie zabraknie. Sztuczna inteligencja to y, osobny temat. Mm -hmm. Zresztą chyba przereklamowana trochę, co? Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest dużo w tej materii do zrobienia. No ale to wina 50-latków, bo to oni ją tworzyli. No, można tak powiedzieć, naszą winą jest to, że żeśmy stworzyli internet. Naszą winą jest to, że teraz stworzyliśmy sztuczną inteligencję, a jeszcze wcześniej Steve'a Jobsa, że stworzył Apple. No, sami sobie zgotowali ten los. Śmiech, za tak. chwilę. E, tak trochę się martwię o siebie, szczerze mówiąc, bo też będę niedługo tą piątkę sprzedumiał i, e, i to będzie dopiero szok. Nie no, myślę, że nie powinieneś się martwić, bo jesteś w tej grupie zawodowców, którzy zawsze będą mieli yy, no, pracę, myślę tak, myślę tak. Myślę, że to jest trochę tak, że wszyscy mówimy o sobie, że się cały czas uczymy, 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 a później rynek weryfikuje, czy uczyliśmy się tego, czego potrzebuje. No trochę tak jest, a czasami się okazuje, że to, czego się nauczyliśmy kiedyś, to tego właśnie rynek oczekuje i do tego wracamy, jestem tego najlepszym przykładem. No, czyli nie jest tak źle. To nie będziemy dzisiaj rozmawiać o pokoleniu Z dla odmiany, okay. ale pewnie też masz spostrzeżenia, Mam. ale chętnie posłucha pokolenia Z, co mówi o pokoleniu 50, a tak szczerze, co mówi. No, to pewnie moje dzieci mogłyby coś na ten temat powiedzieć. Pomyślimy o takim odcinku. E, w takim razie, dziękuję bardzo. E, moim rozmówcą był Piotr Kostrzewski, dziennikarz Pierowiec, spec od pokolenia 50. Hmm, może nie do, końca, nie do końca, ale staram się y, odpowi odpowiadać na prośby i oczekiwania moich rówieśników, bo uważają, że mogę być ich dobrym ambasadorem. No to miejmy nadzieję, że uda wam się, bo nie jesteś jedynym ambasadorem, Oczywiście, uda wam się tak. coś zmienić. Dziękuję to bardzo. Dzięki. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Czyli powinienem się cieszyć po tym wywiadzie, że ktoś będzie się teraz mną y, przejmować i zajmować. Przede wszystkim y, taka rada, a Tobie chyba nie muszę radzić. No, najbardziej, musisz, najbardziej ja trzeba samemu sobie przejmować i zajmować. I to jest najlepszy sposób na to, żeby sobie z tym upływem czasu, wieku poradzić. Na no wieku. W, w kupie siła. W kupie siła. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. I jak się nami zajmują i my się sami sobą zajmiemy, to zawsze no, będzie lepiej. to proszę Państwa, jak ma, nie macie 50 lat, to się na to szykujcie. Jak jesteście szefami, y, to bierzcie tych ludzi do roboty. Do roboty. Wykorzystujcie ich. Tak, do zajechania. <gry> do zajechania. Trochę inaczej niż 20 lat gdzieś, gdzieś to tam zabrzmiało, ale mam nadzieję, że niezbyt głośno, że, że 50-latkowie pamiętają czasy, kiedy się pracowało więcej niż wypada. Tak, tak. No to ja pamiętam takie czasy, kiedy pracowało się od 8 do 8 i to było całkowicie normalne. I tylko tak. że jak masz 20 parę lat, to w ogóle się nie przejmujesz takich problemów. Powiedz o dzisiejszym dwudziestu parę lat. A nie, okej. Okay. No dobrze, tak, to to czasy pod tym względem się zmieniły. I ja nie twierdzę, że pracowanie od 8 do 8 było fajne. Nie. Tak po prostu było, bo tak robiliśmy wszyscy. Nie, nie było, nie było, chociaż nie, czasami było potrzebne. No to były inne czasy, tak. To się Dobra. wszystko jeszcze gdzieś tam tworzyło. Próbowaliśmy sami sobie tworzyć reguły i nie wiedzieliśmy, co jest dobre, a co złe tak do końca. Ale przyznam, że... Fajnie by było, gdybym pracował przez 8 godzin dziennie. Czy wiesz co, jak się haruje, to się haruje jak debil czasami. Natomiast dzisiaj, kiedy spotykam się z ludźmi, z którymi zdarzało mi się tak pracować od 8 do 8 rano, to my to dobrze wspominamy, ale wspominamy to dlatego, że, że pracowało się tak incydentalnie nad fajnymi projektami. I jak pracujesz w taki sposób, że to nie jest normą, a wyjątkiem, to jest, to jest spoko. To gdzieś tam zostawia fajny ślad w głowie. Pewno tak, ale to też łatwo wpaść w taki tryb, no może nie pracoholizmu, ale zachłośnięcia pracą no. i takiego zakręcenia się w pracy. No, gdzieś tam to, słuchałem ostatnio takiej mądrej rozmowy, gdzie, gdzie pracodawczyni sama mówiła, że. Nie jest e, dobrym oznaką, jeżeli ktoś pracuje po godzin dziennie. Wysłałem raz o 12 w nocy. Bo, e, bo to świadczy, że sobie nie radzi sam. Może świadczyć o tym, że nie ma życia osobistego. No tak. I my dzisiaj to dopiero odbyliśmy. Ale raz na e, tak zwany ruski rok, e, jeżeli te, tego trzeba, nie wiem, w dziennikarstwie to akurat trzeba. To no, dziennikarstwo jest tak. Ale no, przy kryzysach czasem trzeba popracować dłużej. Tylko właśnie, to powinien być incydent, a nie normal. Dziękuję Ci bardzo. No, za za tą złotą się. myśl. <laughs> Polecam, że złotych się. myśli było więcej. To był 106 odcinek podcastu. I już zapraszamy na 107. i zapraszamy na 107 i następne e, Michoczajka. Leszek szybko wali Do usłyszenia. Do usłyszenia.